Cześć, siemanko, witajcie. Z tej strony Krzysztof. Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 30 marca 2085 roku, jak zawsze mówię. A dzisiaj będziemy sobie siać nawozy pod kukurydzę. Zaczynamy siać nawozy pod kukurydzę. Będzie to mocznik, będzie to polifoska 8. Mocznik w dawce 200 kg na hektar. Bo nieraz pytacie w komentarzach, w jakiej ilości, jakie te dawki są. I polifoskę rozsiejemy w dawce 150 kg na hektar na pole, plus 200-250 kg pójdzie w podsiewacz. Dodatkowo na jednym z pól, to jest tam 4 hektary soi, rozsiejemy sobie kizeryt, tak jak tutaj widzicie, ponieważ tam pokazywały się braki magnezu. Rozsiałem wapno magnezowe, ale jeszcze dodatkowo, żeby tego magnezu dostarczyć, plus siarkę, zasiejemy sobie kizeryt. Niestety zamówiłem w Big Bagach, dostałem kizeryt w palecie. No cóż, tak jak widzicie, część kukurydzy już dojechała. Druga część dopiero dojedzie. Także mamy już tutaj, na pewno zapytacie, jakie odmiany, więc tutaj jest akurat Hulk, którą bardzo serdecznie polecam wszystkim, bo jest mega odmianą. To jest Maisadura, jak widzicie, i mamy Walterinio, KWS-u i nową odmianę Campinos. Zobaczymy, jak to wszystko się sprawdzi w tym roku. Będą jeszcze inne odmiany, dojadą, na pewno o nich powiem. Także będziemy musieli się tutaj do tego wszystkiego gdzieś dostać. Zobaczcie, tu jest saletrą, wszystko to jest zastawione, ta polifoska. Mam nadzieję, że jakoś to sprawnie pójdzie. Także bierzemy powoli się za pracę. Ziomek miał dojechać na godzinę 9, jak zwykle po 9. On ma jakieś dziwne poczucie czasu chyba. O, proszę, Koteusz sobie siedzi. Koteuszu! Zawieziemy słomę do ścielenia, żeby już później, jak przepniemy sobie na paleciaka, żeby już później nie z powrotem nie przepinać 10 razy. Tutaj trochę słomy do paszowozu daję, więc rozwalona welka do tego. No i co? Złośliwe życie zamknęło nam drzwi. Miałem podeprzeć. W dali jedzie 60, jak widzicie sobie, sąsiad tam napiera. Z kosem. Ostro idzie, będzie siał nawóz. Znowu popadało, kajś rumyty, znów zabłocony. No niestety tak to wygląda. Taka jest wiosna. A my sobie jedziemy po słomę. Ustawimy na dzielić tylko tak, żeby kamera tu nie odbijała. Łąki, które były świeżo siane, już ładnie ruszyły, tak jak widzicie. Starsze, no troszkę gorzej im to idzie, no, ale dopiero początek wiosny, mają jeszcze sporo czasu. I myk mamy naleczki. Zobaczymy, jak ta pogoda, słuchajcie, będzie się rozwijała. Firma Maisadur ma taką fajną aplikację,
dostajesz też powiadomienia, powiadomienia na maila o temperaturze gleby w twoim rejonie, kiedy się przygotować do siewu kukurydzy, kiedy już można siać, kiedy ta temperatura ziemi jest odpowiednia. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale w zeszłym roku się to sprawdzało w 100%, także ktoś, kto kupuje nasiona Maisa Dura, to naprawdę będzie mógł korzystać z tej aplikacji. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Taka inna po prostu. No, nie wiem, każda firma coś robi, żeby przyciągnąć klientów, ale to naprawdę im się fajnie udało. Zresztą Syngenta też korzysta z podobnych rzeczy, też wysyła jakieś powiadomienia o grzybach i tak dalej. Nie wiem, w tym roku dostałem już z 2 tygodnie temu, czy nie więcej, z Syngenty. Uznałem, że to troszkę przesada. Na środku grzybu łucie musi troszeczkę być ciepło. Brusa oni przesyłali powiadomienia. Nie do końca chyba. Dobra, sobie zabierzemy beleczkę od razu. I zabierzemy przyczepkę, żeby wstawić nawóz mniejszą, żeby nie jeździć tutaj z powrotem. I ciach. Napęd, bo to jest cięższe. Na ten moment wydaje mi się, że no na pewno u niektórych w polu jest bardziej mokro, ale wydaje mi się, że chociaż stawy są pełne, czyli sugerowałoby to, że poziom wód gruntowych jest dość wysoki. Słuchajcie, ale jakoś ogólnie widzę, że na ten moment zapowiada się suchawo. Nie wiem, no, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu dają deszcz, ale czy on popada, nie wiem. Rozmawiając z Tomkiem Mańkowskim z Maisa Dura, był już na Wielkopolsce, powiedział, że pierwsze gospodarstwa wielkopowierzchniowe, gdzie się dużo kukurydzy, już ruszyły z siewem kukurydzy. No, ja rozumiem to, ale słuchajcie, no naprawdę ta ziemia musi być w odpowiedniej temperaturze, żeby siać kukurydzę. No, jeżeli oni już sieją kukurydzę, a kilka dni temu była ziemia zamarznięta, mróz był ze 3 stopnie, tak jak u nas nad ranem, no to uważam, że jest to lekka przesada. No ale kto biednemu zabroni bogato żyć? Taka jest zasada. Może saletrę rozsieje na tą łąkę, bo tak widzę, ładnie rusza na tą jedną. No zobaczymy. Na łąki jeszcze jest czas, ale jak zaczęło się coś bujać, tutaj gnojowicę rozlałem. Nie nakręcałem z tego vlogu, gdyż vlog z gnojowicy był wcześniej wrzucany. No niby można by coś mądrego powiedzieć, no ale w kółko to samo nie. Ładnie piątkę wystrzelił. Tytoń dowiózł. Chce się od razu spód odetni, to już nie będziemy ten. Nie będę później musiał unosić. A już belka jest, słuchajcie, na rano. Nawet ten dzień co szykuję, już mam otwarte. Później tylko rano wrzucam. Jest zawsze szybciej. Ziomka motor. Zip Yamasaki. Kola dyżurna na tym. No musi być, no jak inaczej. Jak nie, jak tak, panie Pepe. Co, będzie znowu traktor umyć, bo się ubrudził. A znowu błota nie ma. O, dobra, mamy. Zamknij te sodowe, tam od razu ten, a ja pojadę tam już, to sprawdziłem przyczepę, jak odepniesz, to mi pokażesz tylko prawo, lewo, jak paletę, że ten brutę odepniesz. A resztę sobie dekład powoli. Zachlapała się. Także wracając do tego, słuchajcie, że trochę sucho, nawet warto jest wcześniej, jak ktoś ma włókę, zawłókować te pole, żeby ta wilgoć nie uciekała, jeżeli faktycznie może być sucho. Dlatego też polecałbym wcześniejsze siewy. Jeżeli ktoś się spodziewa, że w jego regionie będzie sucho, na pewno na tym wygra. Niech ktoś nie mówi, że zmarznie, bo ja
się bardzo długi okres czasu, ileś tam lat, te kukurydze jeszcze nigdy mi nie zmarzła, a zawsze się je wcześniej. A widzicie, paskudnie, nic jest nie widać. On musi pokazywać. Nic tam nie widzę z przodu, co się dzieje. Na tej palecie jest tona 50. Po prostu tak jest kizeryt pakowany. Nie wiem, mocznik był kiedyś po tonę 200, z tego co pamiętam, w paletach, jeśli chodzi o palety. Dlatego mamy czas, to sobie powoli to zrobimy. A kamerka troszkę była za bardzo na dół. Nie wiem, czy było wszystko widać, a teraz powinno być dobrze. Zapomniałem, że przestawiałem. No i dobra. Trzeba będzie, słuchajcie, trochę poprzestawiać, żeby się dokopać do polifoski. No ale damy radę, uważam, spokojnie. Miejmy nadzieję, że dzisiaj Patryk... No mój internet tak, słuchajcie, wolno chodzi, że jak chciałem ostatniego vloga, którego nagrałem... ktoś dzwoni. Sekundkę, zaraz, moment. Właśnie, tak jak widzicie, nowy nabytek. Miałem tego swojego starego złoma, bo z tym miałem w końcu go zmienić, bo córki mają nowoczesne, a ojciec chodził cały czas z gratem. Także każdemu polecam taki telefon. To jest Caterpillar S61, niezniszczalne bydle. Na testach oglądałem, jeździli po nim samochodem na asfalcie, po wszystko. Także no, cena jest duża, ale no, naprawdę ten telefon ma... Jest bardzo, uważam, przydatny. Ma miarę podczerwień, miarę laserową, wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, różne takie pierdoły. Ale mi głównie chodziło dlatego, że jest niezniszczalny, tak? Gwarancja na szybę jest praktycznie dokąd będzie chodzić, dożywotnia. Gdyby wam szkiełko pękło, firma zakłada nowe za darmo. Chodziło mi o to, żeby był właśnie, niezniszczalny. Także jeżeli ktoś ma dla rolnictwa, to naprawdę uważam, że taki telefon, jeżeli będzie wybierał, to naprawdę, naprawdę wam gorąco polecam. Może porozmawiam właśnie też z Majsadurem, bo być może to by był też, nie wiem jak uważacie, ciekawy pomysł, żeby taki telefon był na przykład nagrodą do lusterka. O, gdzie tu jesteś? Do zakupu jakiejś większej ilości kukurydzy, no na pewno większej, no bo to on kosztuje sporo. Wiadomo, że w abonamencie jest to inaczej, ale no nieważne, jak ktoś będzie wiedział ile kosztuje, to sam się zorientuje. No ale uważam wart swojej ceny. Bo tak, taka właśnie, taki nowy nabytek chwilowy. Więc słuchajcie, no wiosna naprawdę u każdego, na pewno, nie, u każdego z was. Jest to duży nakład finansowy. Zaraz ruszą się środki ochrony roślin. Właśnie kolega dzwonił o już folię do siano kiszonek. No ale tutaj też na razie nie wiem, bo będę współpracował, tak mówię, współpracuję z firmą Top Mleko i będę na pewno brał od nich. Kwestia jeszcze też sprawdzę cenę, bo jakościowo mieli fajną, będę miał na testy. Zobaczycie jak to wygląda. I cyk, zyk. Wyjmujemy następnego sobie, ale na razie postawimy go na bok, gdyż on na razie tylko nam tutaj przeszkadza.
Słuchajcie, no ktoś tam napisze, że on się Polidab. Dlaczego nie? Niektórzy sieją Polidab, niektórzy sieją Polidab z saletrzakiem. Też jest to dobry pomysł. Po prostu próbowałem różnych rozwiązań. U mnie to rozwiązanie najlepiej się sprawdza, więc stosuję właśnie to. Ja już włączyłem go, już tam wyrzucony jest, tylko teraz możesz go odpiąć, no. Żubek zaraz udepnie sieweczkę. Będziemy sobie atakować. Gdzie? Prrr. No tak jak mówię, 150 kilo. Rozsiewam na pole. Spotkałem się z różnymi, słuchajcie, opiniami. Było powiedziane, ktoś mówi, a no po co rozsiewasz? Tak, nie lepiej wszystko dać podsiewać. Załóżmy 350-400 kg podsiewać. No nie wiem, no próbowałem też i w sumie to jest, później te korzenie się gdzieś tam rochodzą, kukurydza jest duża, potem dokarmiasz chwasty. Może i tak, ale sprawdza się to u mnie. No. Co roku jak już ta kukurydza jest ładna i też próbowałem różnych rozwiązań, to rozwiązanie wychodzi jakoś najkorzystniej, słuchajcie, więc każdy z Was ma na pewno swoje rozwiązanie. Ja no nikogo nie będę namawiał, żebyś robił tak, czy jak ja, czy tak, czy inaczej, każdy z Was wie, co ma robić. Jeżeli ktoś chce spróbować zrobić tak, jak ja robię, no bardzo proszę, czemu nie? Dobra, sztopie, skup się, kurwa, światełka sobie zapalimy. Nygóstwo. Udało się. Bez wychodzenia. Nawozy to nie wydatek, słuchajcie. Nawozy to jest inwestycja. Inwestycja. Inwestujesz w to, żebyś miał lepszy prąd, żeby cię lepiej urosło. Żebyś zarobił więcej pieniążków, nie? Poszli, no tak, no wiadomo, no weź za po 30 parę tysięcy za nawóz. Do takiego gospodarstwa jak moje. Jeśli jeszcze nie braknie. No ale trudno, ja wam mówię, to jest inwestycja, to nie jest wydatek. No, tak sobie chyba wstawimy. Słuchajcie, na razie. Później przyjedziemy drugi raz. Jak wiadomo, ten nawóz muszę sobie zagregatować, przykryć glebą. Także usuniemy się ziomkowi, żeby mógł siewkę zaczepić. 60 się tam na pełny, jak widać. A my sobie na razie odjedziemy. Będzie taka potrzeba, to pojedziemy, to sypiemy. Powiedz Ewie, żeby otworzyła okno, to jak będzie siał, to te kwiaty jej się trochę przynawożą. A z tego względu też tutaj będziemy sieli kizery, tutaj jest cały czas kukurydza po kukurydzy, pewnie tego magnezu trochę brakuje. Są też braki cynku, ale to jakimiś odżywkami uzupełnię. Poszło wapno magnezowe na jesieni, teraz jeszcze damy kizery, no myślę, że to powinno pomóc. Oj, chyba będziemy sypać. Dobra. Tak mi się wydaje. Wjeżdżaj. On się odwróci tam pewnie. I zaraz podjedziemy. A dziadek sam podjedzie. Nie muszą się ruszać z miejsca nawet. Zapiemy trochę ujęcie jak będzie siał. No, musimy umieć do góry. Dlaczego się je mocznik, słuchajcie? Czy chodzi że o to, że azot w moczniku jest z postaci amonowej i amidowej. Więc jest jakby szybko dostępna, część jest szybko go dostępna dla rośliny, a część go jest pobierana powoli. Czyli ta kukurydza, ta roślinka, która sobie rośnie, ma dostępny ten azot przez dłuższy czas jakby, tak? Dlatego, no próbowałem też jest saletrzak, ale no nie było prawie różnicy, słuchajcie, nie było prawie różnicy. Ale uważam, że to rozwiązanie jest rozwiązaniem najlepszym. Tu będę musiał turem wyrównać, bo się zrobił dołek. A co to takie tu jest? Czy jak będę szypę miał przy zbieraniu kamieni, sobie to zarównam?
I myk 60 do przodu. Jak wiecie, polifoska zawiera też azot. Wcześniej poszedł obornik. Także uważam, że będzie wystarczająco nawozu. Wiadomo, że gdzieś tam trafiają się jakieś niedobory. Ziemia jest mozaikowata, nie jest równa. No ale wtedy jakimiś odżywkami się to wyrówna. Jeżeli gdzieś by coś się zdarzało, że jest coś nie tak, nie? Tu się wydaje, że niby troszkę jest jakiś piaseczek, zobaczcie. A to jest największa kukurydza na całym polu, pokażę wam kiedyś. Słuchaj, no jaka temperatura ma ziemia? 4 stopnie. No to jest porażka. Koło Poznania też sieją. No jednak musi być te chociaż, nie wiem... 7-8 stopni. 8 to jest minimum, ja uważam. A przecież 3 dni temu ziemia była zmarznięta. Tak, mrozek. No i w pędziach też mamy. No, ta kukurydza będzie żółta i tak dalej. To ja tak też kiedyś próbowałem, ale bez sensu jest, nie? A nawet w zeszłym roku, wiesz, przekonałem się tutaj ten dołek na przykład i tam taki dołek nie mogłem wjechać. I na siłę to uprawiłem, że dał radę zasiać. I na tych placach, na tym mokrym, gdzie jednak była zasiana, była dużo gorsza, żółta, no nie mogła dogonić w ogóle, wiesz. Czyli jednak lepiej później przesuszyć to odpowiednio. Tak, jeszcze jakbyś zasiał dętówkę i było zimno cały czas, no to ona tam zgnije w ziemi. Flintówka dłużej wytrzyma. No, a wiesz, ale no jednak przekonałem się, że nie warto, lepiej poczekać po prostu. Czekać, później chwasty rosną. Dokładnie. Jest trochę pochorowana. Jednak ta temperatura, niech ktoś nie po to, to wiesz, to mówi i mądrze mówi, że temperatura ziemi powinna być taka, jaka powinna być. Zresztą Tomasz zeszłym roku przyniósł fajne urządzenie sprytne i na 8 cm mierzył, to miało, wiesz co, ziemia miała, chcieliśmy kilkanaście stopni, a jeszcze nikt nie siał, już kilkanaście stopni miała, nie? A na polach było jednak mokro, wiesz? A teraz zobacz, wszystkie dołki, niby w stawach woda jest, ale czyli, kto by, wiesz, pokazywał, że poziom wód gruntowych jest jakiś tam wyższy, a jednak wszystkie dołki mam sucha, nie? Tak jak u nas. Coś mówią na przyszły tydzień do deszczu, zobaczymy. No. Poczekamy. Nie, no to wiesz, no nie żyjemy gdzieś tam w Holandii czy gdzieś w Francji, żebyśmy że kukurydzę siali. Nie? Ja rozumiem, że ktoś ma 1000 hektarów, ale to i tak jest za wcześnie. Za wcześnie. Już lepiej zasiać później niż za wcześnie. No. Jest cały maj, można cały maj zasiać sobie wcześniejsze FAO i tyle. Pewnie, że tak. Potrzebuje. Pewnie, że tak. Nie wiem, to tak trochę mi się wydaje taka, wiesz, jak to nazwać, niezdrowa rywalizacja jest, nie? Bo to jeden chce wcześniej, a drugiego, ten zobaczy, że ten wyjechał, to zasrać się już nie znaczy. Jeżeli to by było, wiesz co, chociaż myślę w Opolskim, no może bym przymknął okno, tam jest naprawdę cieplej. I ta temperatura na Śląskim to mogą sobie nawet w lutym siać. Na ryzyko, ale mogą na podkoniec tego sobie zasiać, o, wiesz, przyjęciu. Tak, jak po Jałówki do Głogówka jeździłem, to już tam któregoś roku na przełomie koło 20 lutego zieli już owiec, widziałem, nie? No i pewnie mieli ładny, nie? Przecież nawet jak jeździłem latem też, no to też żniwa tam były wcześniej o ileś tam niż u nas, nie? Tak, tutaj możemy nawiązać, bo właśnie Grzesiek Bardowski, którego serdecznie pozdrawiamy, wrzucił właśnie film pod tytułem, że ludzie właśnie burzyli do tego o jęczmieniu, o wcześniej się w jęczmieniu. Tam jest, on jest gdzieś tam dolnośląskie. Tak, okolice Wrocławia. Tak, myślę, on ma naprawdę cieplej, więc ktoś ze Szczecina, czy tam w Suwałk, nie daj Boże, pozdrawiamy Suwałki, może naprawdę sobie, wiesz... Między Grześkiem a nami, tak myślę, że 1,5 tygodnia, 2 tygodnie jest różnica. Różnicy, dokładnie, dokładnie. Jak widziałem jego rzepa ganasz, no to jest tak 2 tygodnie. On nawet grubszy jak polifoska chyba zobaczył. Grubszy. Troszkę inaczej trzeba ustawić.